Społeczność gimnazjalna zapoznała się z pracą przedstawicieli władzy na różnych szczeblach. Uczniowie gimnazjum poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą jej funkcjonowania. Młodzież poznała przedstawicieli władzy. Władza na różnych szczeblach nierozerwalnie łączy się z demokracją. Aby przybliżyć jej funkcjonowanie na przestrzeni lat, zapraszamy na prezentację pod tytułem Krótka historia demokracji naszego kraju, którą poprowadzi Dominika, Ania i Wiktoria. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prezentacji Krótka historia demokracji w naszym kraju. Na początku wypada powiedzieć, że bez władzy nie mogłaby funkcjonować społeczność. Żadne środowisko nie poradziłoby sobie bez osób, które nim zarządzają. Władza w świecie była od zawsze. To właśnie dzięki niej na świecie panuje porządek. Prześledźmy zatem, jak zmieniały się rządy na przestrzeni wieku. Zaczniemy od Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim. 18 stycznia 1493 roku rozpoczęły się obrady Sejmu Walnego, który jest uważany za pierwszy parlament. Sejm zebrał się w Piotrkowie. Został poprzedzony sejmikami, na których wybrano przedstawicieli spośród szlachty. Ta reprezentacja utworzyła Izbę Poselską, która podczas Sejmu obradowała wraz z Senatem. Wydarzenie to uważane jest za początek Sejmu Polskiego. Mimo tak doniosłego przedsięwzięcia, Sejm nie podjął zasadniczych decyzji. Uchwalono tylko podatki i potwierdzono przywileje. Kolejnym punktem naszej prezentacji będzie pierwszy podział władzy. Zasada podziału władzy została zaproponowana przez Monteskiusza w XVIII wieku. Zakładała ona podział władzy na ustawodawczą, tworzoną przez parlament, wykonawczą, będącą w rękach króla, monarchy, prezydenta lub rządu oraz sądowniczą, sprawowaną przez sądy i trybunały. Wszystkie trzy rodzaje władzy powinny być równorzędne, niezależne od siebie i jednocześnie nawzajem się kontrolować. Organy państwa nie powinny łączyć wykonywanych przez siebie funkcji. Żadna władza nie powinna ponadto posiadać przewagi nad innymi. Relacje pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą powinny opierać się na wzajemnej równowadze, wzajemnym hamowaniu się, kontroli poszczególnych władz. Przejdźmy teraz do Sejmu Niemego, który trwał jeden dzień. Było to 1 lutego 1717 roku. Sejm ten był próbą odnowy Rzeczpospolitej, w której panowało całkowite bezprawie, którą rządził de facto, czyli nie polski król, tylko rosyjski car. Sejm uchwalił kilka zmian. Zmniejszył władzę hetmanów, urzędnikom saskim odebrał prawo decydowania w sprawach polskich. Polskę i Saksonię miały łączyć tylko unia personalna. Następnym ważnym wydarzeniem w Polsce był Sejm Wielki. Jest on nazywany też czteroletnim. Został zwołany 6 października 1788 roku za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie. Obradujący do 29 maja 1792 roku. Mający na celu przywrócenie pełnej suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej. W rozwoju współczesnego konstytucjonalizmu w Polsce ważnym elementem było ustanowienie nowego ładu ustrojowego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Tymczasowym rozwiązaniem w pierwszych latach była uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 roku w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa, tak zwana Mała Konstytucja z 1919 roku. Po 2 latach Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę z dnia 17 marca 1921 roku.
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, tak zwaną Konstytucję Marcową. Przyjęła ona m.in. zasadę suwerenności narodu, podziału władzy i ochrony praw obywatelskich. Wprowadziła także system parlamentarny z dwuizbowym parlamentem, w którym Sejm otrzymywał znacznie większe uprawnienia od Senatu. Znacznie słabsza była pozycja prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe oraz rządu, pozostającego w silnej zależności od Sejmu. Pierwszą istotną zmianą ustrojową do Konstytucji była ustawa z 2 sierpnia 1926 roku, która ograniczyła część uprawnień Sejmu i wzmocniła rolę prezydenta. Kolejnym krokiem na drodze przemian było uchwalenie nowej ustawy zasadniczej, ustawy 23 kwietnia 1935 roku, tak zwana Konstytucja Kwietniowa. Zakładała ona autorytarny model sprawowania władzy, w którym szczególną pozycję zajmował wybierany przez Zgromadzenie Elektorów prezydent Rzeczypospolitej. Był on zwolniony z odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej oraz powoływał rząd odpowiedzialny politycznie przed Sejmem. A jak obecnie wygląda władza w Polsce? Władza dzieli się na wykonawczą, na którą składa się Sejm i Senat, ustawodawczą, złożoną od prezydenta i Rady Ministrów oraz sądowniczą, składającą się z sądów i trybunałów. Kompetencje organów władzy ustawodawczej czy wykonawczej nie powinny naruszać kompetencji władzy sądowniczej i na odwrót. W Polsce panuje demokracja. Obywatele mają prawo do wyboru przedstawicieli swojego państwa. Po transformacji systemowej w Polsce w 1989 roku zmianie uległ także system władzy samorządowej. W 1990 roku została przeprowadzona reforma gmin, a w 1998 utworzone zostały powiaty. Zmianie uległ też podział administracyjny kraju. Dnia 1 stycznia 1999 roku wprowadzono trójstopniowy podział na gminy, powiaty i województwa. Każda z tych jednostek posiada inną strukturę i odmienne kompetencje. Ważne jest to, że system samorządu w Polsce nie ma charakteru hierarchicznego, a więc zakres działania samorządu wojewódzkiego nie narusza kompetencji samorządu powiatowego czy gminnego. Samorząd nie jest zależny od jednostek rządowej administracji. Posiada osobowość prawną, prawo do dysponowania własnym majątkiem. Tylko w ograniczonym zakresie podlega kontroli ze strony władzy centralnej. Podsumowując, demokracja jest to ustrój polityczny, w którym źródłem władzy jest wolne społeczeństwo, czyli obywatele. Wszelkie decyzje podejmowane są drogą głosowania, którego wynik przesądza większość. Taki właśnie ustrój panuje u nas w kraju. Na koniec chcemy przytoczyć słowa słynnego fizyka i matematyka Alberta Einsteina, które oddają idealnie to, jak powinna wyglądać demokracja. Powiedział on: moim idealem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał. Dziękujemy za uwagę. Pierwsze pytanie chcielibyśmy zadać do każdego z przedstawicieli władzy. Pragniemy, aby każdy z Państwa opowiedział w kilku zdaniach, na czym polega pełnienie jego funkcji publicznej. Jako pierwszego prosimy o odpowiedź pana posła. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Nazywam się, tak jak zostałem przedstawiony, Piotr Polak. Mieszkam w powiecie sąsiednim z powiatem łęczyckim, powiecie poddębickim i cieszę się, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zostałem zaproszony. Usiądę sobie może teraz, żeby już tak swobodniej było. Kochani, Szanowni Państwo,
Sejm wiadomo, czym się zajmuje. Tutaj na prezentacji był mały błąd, bo Sejm jest władzą ustawodawczą łącznie razem z Senatem, z Izbą Wyższą, bo Sejm jest Izbą Niższą, mamy dwuizbowy polski parlament, uchwalamy ustawy, uchwały w Senacie, w Sejmie ustawy, które regulują całość życia społeczno-polityczno-gospodarczego w Polsce. Najważniejszą ustawą, jak zapewne wiecie, jest ustawa zasadnicza, czyli polska konstytucja. Tu było dzisiaj wiele mowy o polskich konstytucjach. Ta, która obecnie obowiązuje, niedawno obchodziła swoje 18 urodziny. Można powiedzieć, że wiek pełnoletni osiągnęła. Została uchwalona 2 kwietnia w 1997 roku. Czym się Sejm zajmuje, to już powiedziałem. Szereg ustaw uchwalamy w Sejmie. W kadencji średnio jest tych projektów ustaw, wpływa do Sejmu około 4000. Uchwalanych jest mniej, ustawy są ogłaszane, jak przebiega proces legislacyjny, to zapewne wiecie, bo na lekcjach WOS-u ten temat był omawiany, także trzy czytania, ostatnie trzecie kończy się głosowaniem i ustawa później przechodzi do Senatu, w efekcie końcowym podpisuje ją bądź wetuje pan prezydent. To może tyle. Dziękujemy. Teraz prosimy. Teraz prosimy o wypowiedź pana senatora. Witam bardzo serdecznie. Też dziękuję za zaproszenie, za to przygotowanie tego spotkania, za waszą inicjatywę. Reprezentuję was, obywateli gminy Śwince Warskie w Senacie. Okręg ostatnio modny, okręgi jednomandatowe, po wczorajszych wyborach do Senatu wybieramy od tej kadencji w okręgu jednomandatowym i z takiego okręgu ja zostałem wybrany i reprezentuję także was. Też jak i Sejm, władza ustawodawcza, już można powiedzieć ta druga część przyjmowania ustaw. My przyjmujemy ustawy za pomocą uchwał. Też trzy czytania, podobnie także komisje tematyczne, jak i w Sejmie, które zajmują się przed tym posiedzeniem plenarnym na pierwszym czytaniu ustawami właśnie w komisjach tematycznych. Ja jestem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wszystkie te komisje tak naprawdę obejmują całe problemy i społeczne, i gospodarcze naszego kraju. Drugie czytanie już na posiedzeniu plenarnym. Trzecie czytanie, to jest głosowanie. Dodatkowo jeszcze Senat wykonuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie Trybunał Konstytucyjny stoi na straży Konstytucji. Jego funkcjonowanie zapisane jest w Konstytucji, o której mówił pan poseł Piotr Polak. I tak pokrótce, jeśli są poprawki, ustawa wraca do Sejmu. Jeżeli tych poprawek nie ma, zostaje przekazywana do prezydenta. Senat ma też określony czas pracy nad ustawą. Jeżeli ona przychodzi z Sejmu, mamy 30 dni na to, aby ją przyjąć. Sejm może rozpatrywać dłużej. Nieraz to trwa ponad 4 lata i nie zostaje ustawa przyjęta. Zostaje w tak zwanej zamrażarce. W Senacie to jest ściśle określone. Tutaj my nie mamy możliwości wstrzymywania ustaw. Jeżeli byśmy w ciągu 30 dni nie przyjęli, wtedy z automatu ustawa przechodzi. To tyle pokrótce. Dziękuję. Dziękujemy. O wypowiedź prosimy również pana starostę. Dzień dobry, Wojtek Ściarski, starosta Łęczycki. Dalej usiądam. No więc tak, droga młodzieży, starosta jest wybierany przez Radę Powiatu. Starosta może być radnym, ja jestem akurat radnym też, ale może być spoza składu rady wybrany, nie musi mieszkać na terenie powiatu, może być po prostu z Polski, tak? Inaczej polega funkcja starosty, no to przede wszystkim z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, no starosta reprezentuje powiat na zewnątrz, tak się ogólnie określa, ale również sprawuje władztwo, takie może ciekawostka,
władztwo nad strażami, policją, inspekcjami, czyli na przykład inspekcja nadzoru budowlanego, weterynaryjna. To tak się mówi ustawowo, w zasadzie może wydawać faktycznie polecenia starosta tym służbom w przypadku zaistnienia jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia czy bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. W tym zakresie i ponosi za to oczywiście odpowiedzialność, jeżeli może to się nie mieścić z prawem zgodnie, tak? Starosta jest również szefem zarządu, bo akurat poziom powiatu to jest taki samorząd, na którym władzą wykonawczą jest zarząd, uchwałodawczą jest Rada Powiatu. I zarząd składa się od 3 do 5 osób, w naszym przypadku jest to 5 osób i kieruje pracami zarządu. To tak pokrótce, bo chyba właśnie na tym polegało, jak się publicznie, tak jak można powiedzieć, próbuje funkcję. Dziękuję. O wypowiedź prosimy również wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Chciałem przywitać wszystkich, bo czuję się jak u siebie. Zawsze jestem na swoim terenie, często tu przychodzę, także znam wszystkie osoby i dziękuję za zaproszenie. Jako radny powiatu łęczyńskiego jestem trzecią kadencję. W tej chwili, w tej kadencji pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jak to starosta nadmienił, w powiecie łęczyńskim jest 17 radnych. Powiaty większe, które mają więcej mieszkańców, jest 21. Tak jak powiat kudnowski ma 21, turecki 21, powiat łęczyński 17. To jest w zależności od ilości mieszkańców danego powiatu. Jest z tych 17 radnych jest zarząd, który uchwala różne ustawy i uchwały, które wchodzą do pod obrady Rady Powiatu. Rada Powiatu przez aklamację, przez głosowanie uchwala te ustawy, czy przejdą, czy nie. Jestem oprócz tego szefem Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisja polega na tym, że pod tą komisję podlegają policja, straż, szpital, PCPR-y i prowadząc Komisję Zdrowia zawsze zapraszam na każdą komisję kogoś innego. Dlatego, żeby to nie było ciągłość, jedna osoba przychodzi stale na to zebranie, to raz przychodzi policja, raz przychodzi straż, raz przychodzi dyrektorka PCPR-ów i przedstawiają projekt, przedstawiają plan, przedstawiają wszystkie sprawy, które były na przykład w danym roku 2014 wykonywane w straży, ile było pożarów, ile było różnych tam zdarzeń. No i później to też idzie pod obrady, bo też są uchwalane uchwały i to idzie do powiatu, pod ustalanie. To chyba wszystko na razie. Dziękujemy. Teraz prosimy panią radną powiatową. Witam szanownych państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Radną jestem dopiero tak naprawdę od niedawna. To są moje pierwsze kroki. Zaprzysiężenie było 31 marca, więc zbyt dużego doświadczenia jeszcze nie mam. Ale na tyle, co się już dowiedziałam, zorientowałam, jest dużo pracy. Uchwalamy różne rady. Jesteśmy przede wszystkim bezpośrednim kontaktem z państwem, czyli osobami, które nas wybrały w wyborach demokratycznych. Trudno coś więcej tutaj też dodać, bo moi przedmówcy i pan radny Cymer, pan starosta dużo powiedzieli, więc może zakończę. Dziękujemy. Na koniec prosimy gospodarza naszej gminy, pana wójta. Witam młodzież. Jestem wójtem gminy Świnice Warckie. Kim jest wójt gminy? Wójt gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w wyborach bezpośrednich, czyli ma taki silny mandat. Czym się zajmuje na co dzień? Zarządza gminą i jej budżetem. Jest kierownikiem Urzędu Gminy i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz przełożonym kierowników jednostek organizacyjnych, a w naszej gminie jest to zespół szkolno-przedszkolny, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wójt jest też organem, który przygotowuje projekty uchwał i przygotowuje inwestycje. I po zatwierdzeniu tych planów czy dokumentów wykonuje te zadania. Dziękujemy. Kolejne pytania będą pochodziły od młodzieży gimnazjalnej. Bardzo proszę, kto pierwszy chciałby zadać pytanie? Szymon Benarek, klasa 2P. Pytanie do wójta gminy Świnice Warckie. Wielu młodych ludzi wyjeżdża z naszego miasteczka. My niedługo wkroczymy w dorosłość. Czy ma pan jakiś pomysł, aby nas tutaj zatrzymać? Tak, od razu bardzo trudne pytanie. Jedno z najtrudniejszych, które zadają wszyscy mieszkańcy często i radni. Ale na to pytanie o tyle jest trudno odpowiedzieć, że pewne zjawiska, które się dzieją w kraju, są ogólnopolskie, tak? I taka gmina nasza wiejska ma niewiele takich instrumentów, które pozwoliłyby rozwinąć się przedsiębiorczości, bo o tym chyba najczęściej się myśli, mówiąc o tym, że tutaj młodzież opuszcza nasze tereny i mieszkańcy. Oczywiście my byśmy bardzo chcieli i zabiegamy o to, żeby jacyś inwestorzy, przedsiębiorcy tutaj się rozwijali, ale o to zabiegają wszystkie gminy. I to jest zadanie trudne i tutaj zawsze wszystkich zapraszamy w tej kwestii do współpracy z samorządem. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy kolejny chętny. Natalia Walczak, 3A. Pytanie do pana wójta. Czy podjął pan lub podejmie jakieś działania w celu stworzenia miejsca, gdzie młodzież niewolna od nauki mogłaby się spotykać, porozmawiać? Takim miejscem oczywiście jest, bo mógłby być jeszcze bardziej inny ośrodek kultury czy biblioteka. Ale wam chodzi jeszcze, nie wiem, o jakieś miejsca, gdzie można, nie wiem, wypić kawę, jeść obiad, spotkać się po lekcjach. No oczywiście są też obiekty sportowe, na których też wszystkich zapraszamy. Jeśli natomiast chodzi o takie miejsce typu restauracja, jakiś klub, to od dawna tutaj próbują niektórzy takie działania, aczkolwiek nie ma tego na dzień dzisiejszy konkretnego efektu, ponieważ też są różne opory społeczne co do lokalizacji nawet takich obiektów, więc są to bardzo trudne sprawy. I tutaj potrzebne też są pieniądze inwestorów kwestii zewnętrznej. Dziękujemy. Patrycja Czubnicka, klasa 1A. Pytanie do wójta gminy. Czy gmina planuje w przyszłości zajęcia dodatkowe w szkołach? Jaka część funduszy gminy zostaje przekazana na potrzeby lokalnych szkół? Gmina planuje dodatkowe zajęcia w szkołach, tak? Tak. Jaka część funduszy gminy przekazywana, czy finansuje, jakie są koszty finansowania oświaty? Tak, dobrze zrozumiałem. Tak. Jeśli chodzi o finansowanie oświaty, to jest to tak zwana subwencja oświatowa, która powinna pokrywać podstawowe wydatki oświatowe. Ale oczywiście do tych pieniędzy pewne zadania są związane z typowymi zadaniami gminy, jak dowóz uczniów, wychowanie przedszkolne. I te pieniądze subwencyjne i te, które z własnych podatków,
kierujemy do oświaty. W sumie stanowią wydatki oświatowe. Jest to w tej chwili ponad 4 miliony złotych planowane na ten rok. Czy to jest wystarczające, czy nie? No, zawsze na ten temat można wiele dyskutować. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że jest to ogromna część budżetu gminy Świnice, bo to jest ponad 40%. Budżet gminy Świnice zamyka się mniej więcej kwotą 10 milionów złotych. Czy skierujemy więcej pieniędzy na zajęcia dodatkowe? No to co roku jest taki plan organizacyjny oświaty zatwierdzany przez wójta i tam się zastanawiamy z panem dyrektorem, czy podołamy jakimś finansowo zadaniom i czy jakie są ewentualnie potrzeby. I na część zajęć dodatkowych zawsze jakieś tam pieniądze się znajdą. Oczywiście czy zadowalająca to jest wielkość? Pewnie nie, ale musicie sobie zdać sprawę, że potrzeb jest sporo w wielu, wielu różnych dziedzinach i te pieniądze, które mamy, musimy dzielić proporcjonalnie. Dziękujemy. Kalina Jąkiewicz, klasa 3A. Pytanie do pana starosty. Czy ma pan wpływ na to, gdzie odbywają się praktyki szkolne? Chodzi o to na przykład w specjalności kucharza? Praktyka powinna odbywać się w dobrych lokalach gastronomicznych czy w szkolnych stołówkach? Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, według ustawy o samorządzie właśnie edukacja publiczna ponadgimnazjalna należy do powiatu jako kompetencji. Tak, bo każdy samorząd ma swoje określone kompetencje i w ramach tychże realizuje. Jeżeli chodzi o to pytanie, które tutaj koleżanka przedstawiła, powiem tak, ma rację koleżanka, żeby mogło się to odbywać w restauracjach, najlepiej tych bardzo jeszcze dobrych, tylko musi być wola jakby tychże właścicieli czy zarządzających restauracjami, żeby no po prostu młodzież jakby można powiedzieć dopuścić, tak, do tego swojego lokalu. I faktycznie najwięcej zajęć praktycznych odbywa się no, w naszych pracowniach, tak, w jakim mam na myśli między innymi Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, gdzie jest właśnie bardzo dobrze wyposażona jakby tam pracownie z różnych właśnie składające się z różnego wyposażenia, które używa się właśnie do sporządzania potraw czy jednostkowych, czy też jak można powiedzieć wielu rodzajów potraw i ilości. I ta placówka ma również no, w zasadzie są 3 stołówki, które nasze placówki prowadzą. 4, bo właśnie zespół szkół pomiędzynarodowych numer 1 to jest tam przy drodze numer 91, tak, Piątku, w Łęczycy jeszcze jest w Borusie byłej, nazwała to zespół pracowo-edukacyjno-wychowawczy oraz w Stemplewie. I tutaj w jakiejś części młodzież, która no, się kształci w tym kierunkach około gastronomicznych, tak, ma możliwości właśnie przede wszystkim kształcenia się praktycznego w tych jakby stołówkach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku i po części też w Łęczycy, choć to w bardzo małym zakresie. A jeżeli chodzi o takie pewne praktyki, one też są wyjazdy, szczególnie tutaj z dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stępewie wyjeżdżają właśnie nawet po różnych rejonach Polski i tam właśnie no, odbywają praktyki i w hotelowych, takich hotelowo-restauracyjnych obiektach i sądzę, że właśnie to jest też takim no, dobrym przykładem. Również zespół szkół numer 1 wysyła swoją młodzież nawet za granicę i też takim część młodzieży w zagranicznych miastach, tak, państwach
w tym kierunku może również odbywać praktyki. Także chciałbym też, żeby nawet no, w tych naszych restauracjach się to odbywało, choć ich nie ma zbyt wiele, bo tutaj pytanie wcześniejsze dotyczyło jakby co w terenie, gdzie można się spotykać. Oczywiście jest to wola do popisu przez różne podmioty gospodarcze, czyli założyć własną działalność gospodarczą w tym zakresie warunek, czy będzie na to zapotrzebowanie, tak? Bo to zawsze musi się to w jakiś sposób temu właścicielowi opłacać. Także kończąc, to te praktyki faktycznie mogły się odbywać w restauracjach, chociaż kiedyś przypominam, jakby wspominałem swoje lata szkolne, praktyki po różnych zakładach pracy odbywały się. Dzisiaj może trochę nieco się to zmieniło. Jest trudniej namówić pracodawcę do tego, żeby młodzież przyjąć, bo to jest jednak odpowiedzialność. No ale o to zabiegamy i też jako powiat właśnie współpracujemy między innymi z zakładem, który jest umieszczony w strefie ekonomicznej HTL. Też właśnie pod tym kierunkiem chcemy kształcić dla potrzeb tego zakładu młodzież. Także zachęcam do udziału jakby w naborze tegorocznym do tych naszych placówek oświatowych. Zresztą czas jakby aplikowania już minął, tak? Logowania się i do danych typów szkół. Już mamy rozeznanie, gdzie ile, jakiej młodzieży idzie. Powiem tylko ogólnie, że się cieszę bardzo, że mamy więcej zalogowanych uczniów niż opuszcza gimnazjum, czyli są to, jest to młodzież również spoza powiatu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szymon Kostrzyński, klasa 3B. Mam pytanie zarówno do pana senatora, jak i posła. Z jakimi problemami zwracają się wyborcy do panów? Jako pierwszego poprosimy o odpowiedź pana senatora. No, problemy, to może będę już siedział. Problemy różne, tak naprawdę te, co poruszaliście wcześniej, związane z pracą, z waszą przyszłością, jak i problemy prawne, problemy z codziennym życiem i funkcjonowaniem w tym życiu, czyli z różnymi instytucjami państwowymi, problemy w tych instytucjach i my w miarę możliwości, czy to moje biuro, czy kolegi posła, staramy się pomagać, staramy się interweniować. Możemy to robić za pomocą naszych, tutaj w Senacie to są oświadczenia, czyli zwracania się do panów ministrów, żeby jakiś problem rozwiązać, tylko prosić o interpretację danych przepisów, także poprzez porady prawne, wsparcie tutaj od strony prawnej różnych problemów, które na co dzień społeczeństwo ma. Także cenna inicjatywa, myślę, że tutaj też warto panu wójtowi o tym powiedzieć, bo przez wasze zaangażowane, nie to dzisiejsze, pierwsza młodzieżowa rada gminy powstała w gminie Łęczyca, powstaje w trakcie tworzenia się, jest już statut, już są wybory, dlatego to duża zachęta, jak tak jesteście aktywni, do tego, żeby taką radę może spróbować stworzyć wspólnie z samorządem, żeby ten wasz głos też był słyszany, żeby można było więcej takich debat, takich spotkań z wami przeprowadzać. Naprawdę problemy są różne, nieraz już trafiają do nas mieszkańcy w sytuacjach bardzo skrajnych, dlatego nieraz zachęcamy, często zachęcamy, żeby to było wcześniej, jeżeli są jakieś problemy i ktoś chce z państwa, czy jeśli chodzi nawet o was, czy o waszych rodziców, to żeby to było wcześniej, bo w większości to już jest moment, kiedy nie za dużo da się zrobić i każdy myśli, że czy poseł, czy senator, to jeśli ma takie możliwości, że może każdego wziąć za ucho i potrząsnąć, może ich decyzję zmienić. Tak nie jest, poruszamy się w granicach prawa, mamy podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i tą niezależną, sądowniczą też, dlatego nie możemy wpływać na pewne rzeczy i nie mamy takiej możliwości bezpośrednio zmieniać decyzji, ale tak naprawdę prawie codziennie trafiają do nas ludzie z różnymi problemami i staramy się w miarę możliwości pomagać. Naprawdę przekrój jest bardzo różny, tak jak i problemy na co dzień w życiu, tak i do nas trafiają naprawdę wszystkie chyba przypadki, jakie mogą się zdarzyć. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Prosimy o komentarz pana posła. Uzupełniająco, kochani, w
wypowiedź pana senatora można dodać tylko tyle, że tak jak pan senator powiedział, rzeczywiście skala problemów jest dość duża, tematyka bardzo szeroka. U mnie w biurze, podobnie jak u pana senatora, funkcjonują bezpłatne porady prawne. Raz bądź dwa razy w miesiącu przyjeżdża prawnik, który przyjmuje bezpłatnie wszystkich tych, którzy z różnymi problemami przychodzą. Są to sprawy różne, finansowe i związane z procesami, które się toczą przed sądami, z nieruchomościami, też niestety i z procedurą administracyjną na szczeblach obywatel, czy starostwo, czy obywatela, urząd gminy też przychodzą ludzie z tymi tematami. Sprawy geodezyjne, sprawy związane także z podziałem nieruchomości, ale jest także dużo próśb o wsparcie finansowe, o pomoc w znalezieniu pracy, czyli takie bieżące problemy, które dotykają Polaków, a szczególnie młode pokolenie i osoby starsze, rencistów, emerytów. Z tymi sprawami przychodzą do biur poselskich, senatorskich nasi mieszkańcy, nasi wyborcy. Dziękuję. Dziękujemy. Agata jeszcze, klasa 3A. To pytanie kieruję do pana Edwarda Cymera. Jakie problemy dotyczące naszego regionu gminy Śwince Warckie są poruszane na sesjach Rady Powiatu? Przede wszystkim Radny Powiatu musi być gospodarzem swojej gminy. Że tu z Sylwią Prażowską jesteśmy razem w Radzie Powiatu, akurat z tej gminy. Także jest mnóstwo problemów. Drogi, znaki, krzewy przy wrogach. Także to jest przede wszystkim temat. Także dobry radny powiatu nie może być politykiem. Polityka to jest, tu zwracam się do pana Przemka i do pana Jeza, ale przede wszystkim polityka to jest Sejm i Senat. A powiat to jest gospodarność, czyli ocieplenie szkół, remonty dróg i często się z tym zwracają ludzie. Zwracają się na przykład do mnie czy do Sylwii, zwracają się, że Gorzelia, Parska dymi, że jest za dużo dymu, że jest tam gdzieś nieprzyjazna droga, że są dziury na drogach. No my staramy się te wszystkie sprawy załatwiać, żeby nie było wielkich problemów, ale wszystko ograniczają na środki. Dlatego, że jeżeli są dziury w tej chwili, to na przykład dziury możemy łatać dopiero pod koniec maja, dlatego że wtedy będzie masa na ciepło. No są takie drobne problemy, ale tego nie ma, akurat nie można tego wygospodarować. Ludzie się denerwują, ale niestety, no tak jest, taka jest sytuacja w powiecie. Przede wszystkim ograniczają wszystko środki. Ja w tym roku wyszłem na życzenie niektórych mieszkańców z chodnikami, dlatego że nie było tych budowy chodników. I w tym roku chcemy budować chodnik w Piaskach przy szkole i chcemy budować chodnik przy kościele w Falborzycach, gdzie kosztem tych chodników tracimy drogę w Kozankach, gdzie mógłbym wylać nalewkę asfaltową na drodze od Miliszewa do Kozanek. No ale no, trzeba nieraz iść na rękę innym ludziom, a tą drogę, która jest w tej chwili zniszczona, uzupełnić, jakoś naprawić do końca tego roku i w przyszłym roku zrobić dobry dywanik, jeżeli oczywiście będą środki w powiecie, bo to wszystko zależy od środków, które powiat ma, ma do dyspozycji. Dziękujemy. Ktoś jeszcze ma pytania? Marta Witkowska, klasa 3A. Pytanie do wójta gminy. Czy jest możliwość powstania Młodzieżowej Rady Gminy, z którą Rada Gminy rozmawiałaby na sesjach o problemach młodzieży? Co młodzi powinni zrobić w tym kierunku? Oczywiście możliwość taka istnieje. Musi być dobra wola ze strony młodzieży i dobra wola ze strony samorządu. Tutaj pan senator powiedział, że pierwszy taki przykład w naszej powiecie mamy w gminie Łęczyca. Ona dopiero chyba się urodzi, więc już jest urodzona. Tak, już jest urodzona. Jest to uchwała Rady Gminy, powołana uchwałą Rady Gminy, więc w związku z tym, no, jeśli by była taka wola, to dobrze było takim poprzeć to jakimś wnioskiem też ze swojej strony. Wójt taką inicjatywę uchwałodawczą wtedy by musiał przygotować i Rada Gminy podjąć stosowną uchwałę. I wtedy byśmy się mogli troszkę spotykać w innej formule, na podobnych troszkę może rzeczywiście debatach. Czy to o gminie,
czy to o innych sprawach nie bezpośrednio będących zadaniem gminy, ale ważnych dla gminy, bo też rady gminy czasami zajmują się sprawami, które nie bezpośrednio zarządzają, ale które, na które chcą zwrócić uwagę, czy to powiatowi, czy innym jednostkom województwa, czy Urzędu Marszałkowskiego. Także ewentualnie pomysł. Wiem, że takie rady młodzieżowe w różnych miejscach pewnie w kraju też funkcjonują. Aczkolwiek do tej pory w naszych tutaj bezpośrednich okolicach moich sąsiednich gmin oprócz tego jednego nie mam. Ale wszystko przed nami. Dziękujemy. Sylwia Damiak, klasa pierwsza B. Pytanie do pana senatora. Czy senat jest w Polsce potrzebny? Jedno chyba z najczęściej zadawanych pytań, jeśli chodzi o polityków, o senatorów, nad każdymi zmianami, nad każdą zmianą, w jaki sposób funkcjonowania ustroju państwa, tej władzy ustawodawczej, myślę, że warto rozmawiać, takie jest moje zdanie. Nigdy tych zmian nie można wprowadzać pochopnie, bez zastanowienia się. Są różne propozycje o likwidacji, o zmniejszeniu do 50 senatorów, o stworzeniu izby samorządowej. Myślę, że jeśli chodzi o tą propozycję 50 senatorów, ciężko mi wyobrazić sobie naszą działalność, bo na dzień dzisiejszy jest nas 100. To jeśli by były na takiej zasadzie jak teraz, bo senat funkcjonować, komisje to samo robić co Sejm, to nie wiem, jakby to się udało, bo w komisjach by było po kilku tak naprawdę senatorów. I jeżeli taki materiał, jaki jest teraz do przebrania przy 50 senatorach, ciężko powiedzieć. Przy izbie samorządowej i przy takim funkcjonowaniu, też żeby senatorowie funkcjonowali jakoś niezależnie, też ciężko w tym systemie, przy całkowitej innej zmianie, może by to się udało, żeby znaleźć tą większość tak naprawdę. I koalicja rządząca, jeżeli z Sejmu przychodzi ustawa i tutaj w Senacie ci przedstawiciele samorządów by byli z racji funkcji wybierani, ciężko by było procedować tak naprawdę, bo myślę, że w każdej ustawy trzeba tą większość znaleźć. Tutaj funkcjonują jakieś środowiska partyjne, które tą większość mają, budują koalicję. Jeżeli chodzi o takich przedstawicieli pojedynczych, to tak naprawdę się trzeba było dogadywać z 51 senatorów, przekonać do swojej racji, rządzący by musieli. Historycznie Senat funkcjonował, jak to pokazywaliście też wszystkich tych sytuacjach, kiedy Polska była wolna, Polska funkcjonowała w sposób demokratyczny i ta tradycja Senatu była zawsze z tą wolnością związana. Po przemianach w 1945 roku, zwanym referendum na nie, kiedy zlikwidowano Senat, też był to jakiś taki wskaźnik, czy też jakaś wskazówka do tego, że Senat w tej niewolnej Polsce nie istniał. W 89 pierwsze wybory wolne też były do Senatu, też jakaś symbolika, ale tak naprawdę widzimy po wczorajszym dniu i myślę po tym, co się dzieje wokół nas, że jakieś potrzeby w konstytucji zmian społeczeństwo chce i trzeba się nad tym poważnie zastanowić. Jeśli mają zapaść decyzje, powinno to zacząć funkcjonować, jeśli ma coś się zmienić na początku kadencji parlamentu i z takimi wnioskami, czy to na zasadzie tego referendum ogólnokrajowego i zmiany ustroju ma nastąpić, jeżeli społeczeństwo chce, to myślę, że taka wola powinna być zrealizowana. Dyskusję można prowadzić na wielu płaszczyznach, czy potrzeba, w jakiej formie. Ciężko powiedzieć, czy ja nie jestem jakoś przywiązany do tej funkcji. Tak jak powiedziałem, są wybory w okręgach jednomandatowych. Już ten wybór jest tak naprawdę bliższy obywatelowi, bezpośredni. To już nie ma mowy o wyborach, tak mamy do Sejmu większościowych. I myślę, że to już jest jakiś krok. Cztery powiaty w moim tutaj
przy mojej osobie powiat Łęczycki, Kutnowski, Potębicki i Łowicki. Na pewno lepsze funkcjonowanie bliżej was wszystkich, bliżej mieszkańców, ale nad tymi decyzjami już takimi konkretnymi trzeba pomyśleć. Myślę, że wszyscy jesteśmy otwarci, jeżeli to ma iść wszystko w dobrym kierunku i społeczeństwo, taka będzie wola społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję. Zupełnie. Bardzo prosimy. Jako brzydko uzupełnię szeroką wypowiedź pana senatora i dodam, że w utrwalonych demokracjach, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, w większości jest system parlamentarny dwuizbowy. Stany Zjednoczone, chociażby ostatnio Wielka Brytania, wybory były w ubiegłym tygodniu, Niemcy, Rosja także, prawda? Dwie izby parlamentu w tych krajach funkcjonują i myślę, że w Polsce system dwuizbowy się sprawdza co do ilości posłów czy senatorów, oczywiście można dyskutować. Ale nigdy dość do przestanowionego prawa, żeby później za popełnione błędy społeczeństwo nie płaciło. Także Polsce Senat jest potrzebny, tak jak w większości utrwalonych systemów demokratycznych na świecie. Dziękuję. Dziękujemy. Justyna Zielonka, klasa 1B. Pytanie do pana senatora. W jaki sposób wspiera pan szkoły i młodzież? Tak naprawdę bezpośrednio nie mam możliwości finansowej, jednak to jest gestii czy to władz gminy, czy później władz powiatu. Ja myślę, że na tyle, co mnie część z was zna, bo część też była ze mną w Warszawie, na moich wyjazdach, to poprzez właśnie różnego rodzaju konkursy, poprzez wyjazdy, poprzez organizowanie też właśnie w najbliższym czasie, już pokazał na moim profilu, propozycja kolonii dla dzieci tutaj z rodzin rolników za finansowaniem KRUS-u. Na tyle, co mogę swoimi skromnymi siłami, przy pomocy pani radnej, pani dyrektor mojego biura, to staramy się organizować, zachęcać też w jakiś sposób. Ta pierwsza młodzieżowa rada z naszej inicjatywy, z mojej inicjatywy, z biura i ta propozycja wychodziła dużo wcześniej. Także rok temu debata młodzieżowa, gdzie przedstawiciele liceum Kazimierza Wielkiego z Łęczycy brali udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży. W tym roku po raz drugi na tej debacie, rok temu już przed wyborami samorządowymi, też mówiliśmy o tym, że jeśli się uda w jakichś samorządach, to ta Rada Młodzieżowa będę chciał, żeby została wprowadzona, żeby zafunkcjonowała. I myślę, że jeżeli przyglądacie się mojej działalności tyle, ile mogę, bo nie mam środków, finansów na to, żeby bezpośrednio tutaj wspierać was z tych pieniędzy biurowych, to każdą złotówkę muszę rozliczyć. Staram się w miarę możliwości tych prywatnych, właśnie tutaj na liceum ostatnio Kazimierza Wielkiego zbierało na nagłośnienie, też jakaś tam drobna suma, czy na te wyjazdy staram się wspierać organizacyjnie, jeśli mam możliwość i to nie przekracza budżetu za dużego mojego, to także finansowo ruszę różne wasze inicjatywy i myślę, że od początku, jeszcze to nie, cały czas jestem najmłodszym senatorem, już drugą kadencję, chociaż senat po 30 latach, już przed 40 jestem, ale cały czas tak. Jeszcze się nie mogę z tym pogodzić i chciałbym się czuć młody i funkcjonować jak najbardziej z młodzieżą, zachęcać do takich spotkań, do dyskusji, co się dzieje, bo mogę powiedzieć, że naprawdę dużo takich inicjatyw z waszej strony, coraz więcej w szkołach, także o tej młodzieżowej radzie teraz ponownie z Kazimierza Wielkiego. Przedstawiciele będą uczestniczyli 1 czerwca w Sejmie Dzieci i Młodzieży z Topoli Królewskiej, z gimnazjum. Dlatego zachęcam, jestem do dyspozycji i myślę, że jeśli macie jakieś inicjatywy, to zawsze będę starał się wspierać, jak tylko będę potrafił. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z młodzieży chciałby zadać pytanie? Nie. Ja jeśli mogę jeszcze pochwalić pana senatora,
bo część inicjatyw mamy wspólnych. To kochani, powiem tylko tyle, że dzięki panu senatorowi młodzież z tego powiatu była i w Brukseli na wizycie w Parlamencie Europejskim i w Warszawie u pana senatora. Był też organizatorem rajdu rowerowego 2 lata temu szlakiem powstań styczniowych, bitew powstania styczniowego, 150. rocznicę wybuchu tego powstania. O konkursach już wspominał, także chociażby w ostatnim konkursie w finale wojewódzkim o żołnierzach wyklętych ufundował jako nagrodę główną tablet. Czyli nie tylko książki, nie tylko dyplomy, ale też konkretne nagrody. Wiem, że też finansowo wspierał te młode osoby, które nie mogły wyjechać na kolonie. Fundował też częściowo te kolonie. Także naprawdę aktywny jest w tym wymiarze również. Dziękuję. Żeby każdy z państwa odpowiedział na pytanie, jakie cechy należy posiadać, by pełnić funkcje publiczne. Zacznijmy od pani powiatu. Przede wszystkim otwartość na ludzi, żeby móc z nimi rozmawiać, chcieć z nimi rozmawiać i umieć ich słuchać. Spróbować się wcielić ich sytuację życiową, pomóc im. I przede wszystkim interesować się różnymi sferami życia, żeby odnaleźć odpowiedź i pomóc, wesprzeć, wskazać kierunek czasami co niektórym, którą stronę iść, by móc rozwiązać te problemy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz pan starosta. Prosimy. Krótko. Jaką dewizę ja stosuję na co dzień, no staram się, że mianowicie, starostą się bywa, a człowiekiem się jest. Bo starosta to jest funkcja, którą dzisiaj się faktycznie pełni, w jakimś momencie przestaje się pełnić, ale dalej się żyje w środowisku, więc tutaj nic odkrywczego chyba nie powiem. Uczciwy, prawdomówny, szczery, nieraz aż do bólu i otwarty, tak, na problemy mieszkańców. No to jest to podstawa. Dziękuję. Pan poseł. Myślę, że zawsze warto i trzeba być sobą. Że nic na pokaz, nic sztucznego, nie za dużo aktorstwa. Bycie sobą, normalnym, zwykłym człowiekiem, a ludzie zawsze potrafią to docenić. Tutaj to, co mówił pan starosta, życzliwość, uprzejmość, otwarcie się na innych, dotrzymywanie słowa. Przyrzeczeń, które się składa, gdy trwa kampania, czyli nieokłamywanie wyborców, nieokłamywanie mieszkańców, no i nieodwracanie się do ludzi plecami, tylko zawsze praca z ludźmi i dla ludzi. To myślę, że wystarcza, żeby dobrze zrealizować się też w tym wymiarze życia, czy politycznego, czy pracy społecznej w samorządach. Dziękuję. Prosimy o wypowiedź pana Edwarda Cymera. Chciałem może zacząć od tematu, jak się tu znalazłem w ogóle w Radzie Powiatu. Dlatego, że byłem mieszkańcem Turku, do ukończenia liceum w Turku i weterynarii. Pan dyrektor wezwał mnie na dywanik i powiedział, czy chcę przejąć leśnicę w Świnicach. Przyjąłem to leśnicę w Świnicach, przyszłem w 1978 roku. Później zacząłem działać tu na tym terenie. Uważałem, że weterynaria to jest moja misja. Cały czas była misja weterynaria, ale później był taki konkurs, to był przypadek, był taki konkurs na człowieka roku. Na tym konkursie człowieka roku zostałem wybrany człowiekiem roku. No i wtedy za rok były wybory do Rady Powiatu. No i przyszedł jeden człowiek, który chciał, żebym startował do powiatu. I ta historia już trwa trzecią kadencję. Zgodziłem się co roku, co 4 lata, jestem znowu w Radzie Powiatu. I uważam, że ta misja moja, która była kiedyś w weterynarii, nadal jest weterynaria, chciałbym tę misję pełnić jako Rady Powiatu. I to jest moja domena, żeby być i cały czas mieć tę misję. Dziękuję. Jeszcze komentarz pana wójta. No, tu już wiele zostało powiedziane, właściwie wszystko.
trzeba być sobą, otwartym, rozsądnym, otwartym dla ludzi, budzić zaufanie i też powiem, to co się mówi musi być przyjmowane z pewną powagą i prawdą, że tak jest w rzeczywistości. Także zachęcam was wszystkich do działania, bycia właśnie otwartym, aktywnym i podam przykład, że moja droga do bycia wójtem była dosyć długa, ponad 20-letnia. Zaczynałem tutaj w tej gminie w wieku 19 lat, jak się sprowadziłem, zamieszkałem, udzielałem się, byłem aktywny, ale teraz bywa to różnie. Mamy tutaj przykład, że w sąsiedniej gminie Dąbie, że bardzo młoda osoba została wójtem, jest to jej pierwsza praca, więc wszystko jest możliwe. Zachęcam do działania. Teraz pan senator. Myślę, że prosto. No, trzeba być uczciwym i dobrym człowiekiem. Starać się być. Myślę, że to wszystko się ułoży. Przede wszystkim myśleć o społeczeństwie, o ludziach, o tym, żeby coś dla nich zrobić. Nie patrzeć tylko na to, że samemu się funkcjonuje i dobrze, bo może jakaś tam pensja jest i jakieś stanowisko. Tak jak powiedział pan starosta, to wszystko jest tak naprawdę chwilą. 4 lata i może się zawsze zmienić, zawsze te wybory są weryfikowane dzięki demokracji, dzięki temu, że ma społeczeństwo tą możliwość i pracować na co dzień z myślą o tym, żeby coś zrobić dobrego nawet dla pojedynczej osoby, może nawet dla jednostki, bo nie zawsze my tu z kolegą posłem pewną gorszą sytuację, bo jesteśmy w tej części opozycyjnej. Wielkich rzeczy nie zawsze uda się nam zrobić, ale taka nawet pojedyncze wsparcie, pojedyncza pomoc, czy pojedyncza interwencja, która coś poprawi nawet dla tej jednej osoby, nieraz za tym pójdą i dalsze zmiany. To bardzo cieszy i myślę, dopóki to będzie nam dawało radę, że pomagamy, funkcjonujemy w jakiś sposób z wami, nawet poprzez takie spotkania, to będzie wszystko dobrze funkcjonowało. I takie osoby, które też z was zapraszam, chcą angażować się, angażują się do tego, żeby próbowały na szczeblu gminy, potem może powiatu i parlamentu, może będziecie mieli jeszcze lepsze pomysły, nowsze, świeższe i jeszcze będzie to wszystko w naszym kraju lepiej funkcjonowało, bo wiadomo, że te zmiany zawsze następują. I zachęcam te osoby, które uczciwie i pozytywnie mają dobre serce do tego, żeby działały dla dobra innych. Dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie chcielibyśmy, aby każdy zaproszony poszczycił się choć najmniejszym sukcesem, który udało mu się osiągnąć będąc vocavit ad auxilium, to znaczy wezwany na pomoc. Zacznijmy może od pana posła. Sukcesy, cóż, myślę, że takim największym wymiernym sukcesem jest to, że po raz drugi na kolejną kadencję zostałem wybrany posłem. To jest najważniejszy sprawdzian, gdy ta weryfikacja przez 4 lata następuje i tych głosów jest o połowę więcej niż było poprzednio. To jest taki największy sukces. A o tym, co zrobiłem, ile osobom pomogłem, to zapraszam do biura. Mam tam jedną taką ścianę, gdzie dużo jest takich sympatycznych właśnie odzewów ze strony tych osób, którym starałem się pomóc skutecznie. Dużo podziękowań, dużo dyplomów. Dużo również fajnych, ciekawych, dobrych wpisów na Facebooku, na profilu moim, bo mam takowy. Zapraszam do znajomości. Jeśli uważacie, że warto, żebyśmy byli znajomymi, to bardzo proszę. To też wszystko świadczy o akceptacji społecznej tego, co i jak się robi w tym wymiarze, którym ja się zajmuję. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy pana senatora. Przyznam,
podzielić tak na takie dwie dziedziny, bo jeśli chodzi o Warszawę, o funkcjonowanie Senatu, no, tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w opozycji, ale kilka poprawek, kilka zmian, kilka wniosków, które zgłaszałem wspólnie, bo to odbywa się często wspólnie z kolegami senatorami w Komisji Rolnictwa, udało się zrealizować. Kilka oświadczeń, które złożyłem, w jakiś sposób też pomogły bezpośrednio ludziom w różnych ich sytuacjach, interpretacji przepisów prawa. Także no, myślę, że tutaj dla Was, jak wcześniej mówiłem o różnych inicjatywach i tu lokalnych, i tych inicjatywach związanych z konkursami, czy z naszymi problemami, myślę, że także i angażując się w te sprawy tak naprawdę tu najbliższe mojemu biurowi tutaj na bieżąco, osobom, które trafiają, to bezpośrednia pomoc. Ostatnio też fajnie, bo osoba, której dom spłonął w Górze Świętej Małgorzaty, też udało się pomóc, załatwić. To taka błaha sprawa, ale też załatwić poprzez byłego senatora, pana Marka Czcińskiego, firmy Budwar Okna. Myślę, że każda taka pomoc bezpośrednia i tutaj na dole i każde podziękowanie, tak jak pan poseł powiedział, my też mamy galerię, zbieramy te wszystkie wyrazy wdzięczności i oczekujemy, myślę, żeby to tak tylko na tym polegało, ale myślę, że każda pomoc, niby najmniej, nawet bez różnie, nieraz się pomaga. Osoby są zadowolone, nieraz się pomoże i różnie bywa też z tym zadowoleniem, ale dla nas, dla mnie bynajmniej, wewnętrzne przekonanie, że komuś w jakiś sposób ulżyliśmy, czy to w jego problemach, czy to w codziennym życiu, jest wystarczającą nagrodą. Zawsze w życiu kierowałem się dewizą, że jeżeli w jakiś sposób się pomaga, to wraca, może nie bezpośrednio, nie zawsze od tych osób, bo różnie to bywa, ale w życiu jakoś też się chodzi układa, czy to rodzinnym, czy zdrowotnie. Dlatego staramy się jak najwięcej pomagać. Jakie efekty, jak to wygląda, to już musicie wszyscy Państwo ocenić. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz prosimy Panią Radę. Radzie Powiatu, wielkimi sukcesami nie mogę się pochwalić, bo jestem zbyt krótko, żeby jeszcze móc tutaj coś ogłosić. Natomiast myślę, że mogę odnieść się do pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Władysławów. Mam możliwość pełnienia po raz drugi tą funkcję, drugą kadencję, za co dziękuję moim mieszkańcom za zaobdarzenie zaufaniem. Myślę, że można powiedzieć, że dzięki temu, że jestem tym sołtysem, oczywiście ze współpracy tutaj z gminą, udało się poprawić jakość dróg czy oznakowania w sołectwie, gdzie odbieram to jako taki mój malutki sukces. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosimy pana starostę. Tak, droga młodzieży, jeżeli chodzi o moją efekty tak, pracy, powiem tak, oddane mi było być starostą w pierwszej kadencji powiatu, to jest 1998-2002, kiedy poprzednio byłem wójtem gminy i zostałem wybrany przez